Jak na co dzień wracałem po południu z pracy. Po wejściu do bloku skierowałem się do windy. Tej typowej, szarej, polskiej windy. Przez prostokątne okienko świeciło się światło. Była na parterze. Po chwili znalazłem się w środku tego małego, zniszczonego przez czas pomieszczenia. Odruchowo wcisnąłem przycisk z numerem 4. Zwykle przycisk ten zaczynał świecić. Tym razem jednak nic się nie stało. Zacząłem więc wciskać go raz, drugi, trzeci, dopóki drzwi się nie zamknęły i winda ruszyła ociężale do góry. Lampka się spaliła, pomyślałem. Byłem zbyt zmęczony, by głębiej się nad tym rozwodzić, więc po prostu stałem i czekałem, byleby tylko stamtąd wyjść i udać się prosto do mieszkania, odpocząć. Jednak winda jechała dłużej niż zwykle. Kiedy podniosłem głowę zaniepokojony, zaczęła się zatrzymywać, a moim oczom ukazały się drzwi, których nigdy wcześniej nie widziałem. Były bardzo zniszczone, przerdzewiałe. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale mimowolnie pchnąłem je, żeby zobaczyć, gdzie się znalazłem. To, co zobaczyłem, wryło mi się w czaszkę jak stara śruba. Moje uszy dudniły od dźwięku przypominającego uderzenie młotkiem w blachę. Słyszałem mężczyznę wrzeszczącego na zapłakaną kobietę. Przez to wszystko przeplatały się wesołe melodie płynące z jakiegoś starego radia. Całe piętro było ciemne i zrujnowane, ściany pokryte drucianą siatką. Z podłogi widniały wydarte dziury. Jedyne światło padało z windy, w której stałem sparaliżowany strachem. Nagle klamka w obdrapanych, zgniłych drzwiach, na które padał snop światła, zaczęła się szarpać. Więc w panice puściłem drzwi windy i zacząłem całą dłonią uderzać w przycisk z numerem 4, który tym razem się zapalił. Zanim drzwi się zatrzasnęły, ujrzałem przez ułamek sekundy potwornie chudego, nagiego, bezwłosego, przeraźliwie dyszącego człowieka, kulejącego panicznie w moją stronę. Winda ruszyła w dół. Na przerdzewiałych drzwiach dojrzałem niewyraźny numer 7. Później pojawiły się drzwi z numerem 6, 5, 4 i winda się zatrzymała. Czwarte piętro. Bez oporu pchnąłem drzwi i ruszyłem w stronę swojego mieszkania. Wyjąłem pęk kluczy, wsadziłem właściwy do zamka, przekręciłem, zamek szczęknął, drzwi się otworzyły, wszedłem do środka, zamknąłem za sobą drzwi. I teraz jestem tutaj. Mija już 8 godzina i nadal nie mogę zrozumieć, co się stało. Strach mnie paraliżuje, boję się wyjść, nawet do toalety. Co to było? Błagam. Powiedzcie mi, co to było? Gdzie ja się znalazłem? Dlaczego? Może powiecie, że przesadzam? Może wpadam w jakieś paranoje? Ale w tym budynku jest tylko 6 pięter.